Gmina Drawno, powiat choszczeński. Ulewne deszcze spowodowały, że nadmiar wody przelewa się nawet przez drogę asfaltową. Zalane są kluczowe dla rolników uprawy: pszenica, łubin, który rośnie na 5. klasie, a przede wszystkim rzepak. Na polach powstały oczka wodne. Na naszym terenie w przeciągu 48 godzin spadło około 150 litrów wody na metr kwadratowy. Tak wielkich opadów rolnicy nie pamiętają od lat. Rzepak zaczyna porastać, a jego plon przez nadmiar wody nie jest taki, którego byśmy oczekiwali. W skrajnych przypadkach wydajność wynosi od tony do 1,5 tony, a maksymalnie 2,5 tony z hektara. A tak właśnie wygląda rzepaczysko po skoszonym rzepaku. Pełno kolein, z których zaczyna wypływać woda. Kombajny zapadają się, które potem trzeba wyciągać ciągnikiem. Koszt zbioru zwiększa się nawet trzykrotnie. Około 10% upraw rzepaku pozostaje na polu. Najczęściej jest zalany wodą. Szanse na zebranie go z każdym dniem maleją. Po prostu gniją. Melioracje nie nadążają odbierać wody z pól. Kolejnym problemem, z którym się zmagamy, to zalane trwałe użytki zielone. Wiele łąk jest pod okrywą wody. Nie można zebrać paszy do karmienia zwierząt. Nadmiar wody przelewa się w dróg przez drogę. Takich dróg w gminie Drawno jest przynajmniej kilkanaście. Niestety ich zalanie nie pozwala nawet na dojechanie kombajnu, który mógłby zebrać pod drogę.